wracamy prosto z nadwodospadu Detifoss, a pół kilometra dalej jest drugi, mniejszy wodospad Serfoss i dzisiaj będziemy razem z Wami je podziwiać, dlatego nie zwlekając zapraszamy do oglądania. Detifoss i Selfoss zlokalizowane są w północnej części Islandii, około 20 km na północ od drogi numer 1. Do obu wodospadów prowadzą wytyczone ścieżki. Nie należy ich opuszczać, m.in. ze względu na delikatną roślinność, która porasta te surowe, skaliste tereny. Wodospady są częścią diamentowego kręgu. Oba wodospady leżą na rzece Jökulsá á Fjöllum, której nazwę możemy przetłumaczyć dosłownie jako rzeka lodowcowa z gór. Źródłem rzeki jest największy lodowiec Europy, Vatnajökull, a jej ujściem Morze Grenlandzkie. Najpierw odwiedzimy mniej znany, ale równie interesujący wodospad Selfoss. Krajobraz otaczający wodospady tworzą głównie bazaltowe formacje skalne, które możemy podziwiać podczas spaceru. Nie jest on co prawda aż tak imponujący i ma zaledwie 10 metrów wysokości, ale jest za to szerszy od potężniejszego sąsiada. Jego konstrukcja jest zupełnie inna. Selfoss to tak naprawdę kilkanaście małych wodospadzików, tworzących wielką wodną ścianę. My odwiedziliśmy wodospady w sierpniu, gdy poziom wody w rzece był niski. Dzięki temu woda spadała z większej wysokości. Gdy już nasycimy się widokiem urączego wodospadu Selfoss, ruszamy na północ, wzdłuż rzeki Jökulsá, w kierunku wodospadu Detifoss. Wodospad można podziwiać z kilku miejsc. Pierwszy prowadzi schodami w dół. Bywa tu bardzo ślisko, więc pamiętajcie o zachowaniu ostrożności. Wodospad Detifoss jest najsilniejszym, najpotężniejszym wodospadem Islandii i również Europy. I stojąc tutaj możemy poczuć pod nogami, jakie drżenie wywołuje spadająca woda. Mało tego, możemy dodatkowo w dni słonecznym podziwiać tęczę, która tutaj właśnie tutaj nam się ukazała. A to przez kropelki wody, które wydobywają się z wodospadu. I właśnie nam nie spadają. Jest mokro. Sam wodospad jest szeroki na 100 metrów, wysoki na mniej więcej 45. Szczególnie warta odnotowania jest jednak moc Detifossa. W ciągu sekundy przepływa przez niego średnio 193 metry sześcienne wody, co czyni go jednym z najpotężniejszych wodospadów w całej Europie. Od niedawna dostępna jest też świetna platforma widokowa, z której można podziwiać wodospad i jego okolice w całej okazałości. Na koniec jeszcze mała ciekawostka. Wodospad Detifoss ogromną popularność zyskał dzięki filmowi Prometeusz w reżyserii Ridleya Scotta. Dzisiejsza wycieczka dobiega końca. Żegnamy się z wodospadem Detifoss i mamy nadzieję, że dzisiejszy wypad Wam się podobał i nagrodzicie nas kciukami w górę, subskrypcjami, aby być na bieżąco. I do zobaczenia wkrótce. Pa!